Rzucam stary. No, a nagrały się dźwięki tych byków jak ryby. Tak, świetnie się nagrały. Na tą kamerę GoPro? Tak, popatrz jak pięknie z niej widać. Tam ta wieża na Lubaniu jest tam daleko. Tak. Pamiętasz to wysokość? 1200 ile? 11. Ale tam jest, tam gdzieś jest to miejsce. Tam masz Lubań. No. Znaczy Lubań, ale kurde, Kluszkowce? Nie. Tak, centralnie. Brawo, pięknie. Kluszkowce centralnie tam podmienię. Są i tam mniej więcej widać. Była zasłania taka, jakby woda wylała. O. Jest tam. Patrzę tutaj górą wieje wiatr. No. Ja. Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie z czarnego szlaku, który prowadzi z Łopusznej na Turbacz, mój ulubiony szlak. Łaziłem tędy dużo z Sepkiem. Sepka uznacie z, moi drodzy, z opowiadań o borowej ciotce, więc postawiłem sobie za cel, żeby pokazać Sepkowi i wam, kochani, rykowisko w Gorcach, że można ten przepiękny spektakl przyrody podziwiać ze szlaku, wyjść sobie gdzieś wysoko w góry, idąc sobie na przykład głównym szlakiem beskidzkim i, kochani, wciągnąć się w ten fenomenalny spektakl, który odbywa się raz do roku. Jest to niesamowite wydarzenie. Mnie zawsze cała skóra cierpnie, jak tylko sobie pomyślę o rykowisku. Moi drodzy, mieliśmy z Sepkiem tylko 4 szanse, żeby wyjść wysoko w góry na rykowisko, ze względu na to, że ja ciągnę 2 etaty, Sebek się uczy, więc mieliśmy tylko weekendy, które czasami mam tylko jeden dzień wolny w tygodniu na to, żeby wybrać się wcześniej rano w góry, bo wtedy spotkanie z bykiem to jest naprawdę, mamy wiele procentowo szans na to, żeby takiego byka spotkać. Idę sobie dalej, kochani, i tak cały czas mnie nachodzą refleksje a propos wczorajszego dnia, bo dziś jest poniedziałek, ja z Sepkiem tutaj goniłem wczoraj po tych rejonach na rykowisku. Jest południe, więc nie mam szans na to, żeby coś usłyszeć, ale widziałem już 2 łanie, które tutaj przeleciały, a też cały czas spoglądam pod nogi, bo jak słyszycie, jest mokro, a w takich miejscach, gdzie jest kupa błotka, urbaniak lubi szukać tropów, więc to jest dla mnie taki wyznacznik tego, ile tutaj jest zwierzaków w okolicy. I powiem wam, dlaczego uciekam w Gorce. Uciekam wysoko w Gorce na rykowisko tylko i wyłącznie ze względów bezpieczeństwa. Po pierwsze, idę z Sepkiem, który ma 10 lat i chodzimy po Parku Narodowym, dlatego że ja się tutaj czuję bezpiecznie, nie boję się tutaj z Sepkiem, bo idąc wczoraj koło 4:30 słyszeliśmy pierwsze strzały, które gdzieś tam z daleka dochodziły poza granic parku, więc jakiś biedny zwierz wyszedł poza granicę parku i tam życie stracił. Więc mam nadzieję, że więcej będzie takich byków, które będą mądrzejsze i będą właśnie ryczały tylko i wyłącznie w granicach parku i nie będą dały możliwości zastrzelenia się czy po prostu wyjścia w tym amoku swoim poza granicę parku, ryczenia i mówienia: tak, tu jestem, zabij mnie, zastrzel. Więc chyba nie o to powinno chodzić w takim fajnym, fenomenalnym zjawisku, jakim jest rykowisko, żeby strzelać do zwierzaków, które w tym amoku naprawdę prawie całkowicie nie boją się nas i dadzą się podejść naprawdę bardzo blisko. Zobaczycie to w tym materiale. Thank you.
szlak. Zeba, idziemy do niego. Boję się, że ucieka przed nim, wiesz? No. Śmierci pękiem, czujesz to? Nie miałbym nic zaczekać.